Więc dzisiaj rano wstałem i dostałem powiadomienie z PayPala, że jakiś bit został sprzedany. Został sprzedany bit Black Rose. I tutaj pisze from your pro page store, czyli prawdopodobnie ktoś wszedł przez YouTube'a na moją stronę www i kupił sobie bicik licencję Basic za 40 dolarów. Bit Black Rose po wpisaniu w YouTube Dark Piano Type Beat wyskakuje jako pierwszy i ma 82 tysiące. Został wstawiony przeze mnie 2 lata temu na mój drugi kanał Bucks on Beats. Przyjrzałem się temu głębiej i zauważyłem, że w ostatnich 30 dniach bit Black Rose został sprzedany 3-krotnie bez żadnej mojej ingerencji, bez sprzedawania bitów na Instagramie, tylko i wyłącznie z YouTube'a. Dlatego też w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię materiał troszeczkę mniej seksowny. Nie będziemy dzisiaj robić muzy. A mam aktualnie zamiar wstawić jeden z moich bitów na mój kanał, drugi na YouTubie. I chciałem wam pokazać, jak ja wstawiam bity na YouTube za pomocą narzędzia TubeBuddy, które jest w tym, no, pomocne, naprawdę pomocne. I którego używam od prawie początków swojej małej kariery na moim kanale na YouTube, gdzie wstawiam bity na sprzedaż. Więc może zacznijmy od tego, o co w ogóle chodzi i czym jest TubeBuddy. TubeBuddy jest to aplikacja, którą ładujemy sobie jako wtyczkę do Google i wyświetla się nam ona tutaj na YouTube. Możemy sobie w nią kliknąć, ona ma tutaj różne narzędzia i ja korzystam głównie z Key Explorer. Możecie sobie wejść na stronkę TubeBuddy, zalogować się, sprawdzić sobie, jak to wygląda. Ja korzystam z licencji Pro. Według mnie nie trzeba więcej. Obeznajcie się w temacie TubeBuddy. Jest to aplikacja, która umożliwia dostosowanie swojego kanału do obecnych trendów. Macie możliwość wyszukiwania, na przykład wejdziemy sobie tutaj w Keyword Explorer. I teraz ja wpiszę na przykład Dark Piano Type Beat 2021-22 i okazuje się, że dla mojego kanału jest to idealny keyword, którego powinienem używać, czyli jeżeli robię jakiś beat, który jest bitem Dark Piano, to ten keyword pasuje idealnie. Pokażę wam, jak ja stawiam swój beat na właśnie kanał mój drugi na YouTubie. To co, puszczę może najpierw ten beat, żebyśmy wszyscy zobaczyli, o co chodzi, żebyście wy również posłuchali go, zanim zaczniemy szukać jakichś keywords, żeby go w pewien sposób opisać dla YouTube'a, nie? Także puszczam bicior. Na pewno beat jest boom-bapowy, na pewno jest to boom-bap, więc będę musiał szukać jakichś słów kluczowych, które zakrawają o słowo boom-bap, old school i tak dalej. Na pewno jest tam pianino, więc mogę też użyć dark piano. Mogę, nie muszę oczywiście. Na pewno jest to beat właśnie, tak jak mówiłem, boom-bapowy, więc w obrębie tego będę się poruszał. Najpierw muszę zastanowić się, jaki mój beat w ogóle jest, po to, żeby go dobrze opisać, bo potem jeżeli na przykład ktoś wejdzie w wasz beat na YouTubie i będzie napisane Hard Trap Beat 2021, a będzie to beat na przykład wesoły albo smutny, to ta osoba od razu wyjdzie z tego beatu, ponieważ jakby usłyszy coś, co nie jest zgodne z opisem. Będzie chciała usłyszeć Hard Trap Beat, a usłyszy, nie wiem, melodic, sad melodic type beat na przykład, prawda? Czyli chciałaby usłyszeć mocny trapowy beat, a usłyszy smutny melodyjny beat, więc musicie też o tym myśleć, jak opisujecie swoje bity dla swojego odbiorcy, bo odbiorca, jeżeli szuka, czyli raper, jeżeli szuka hardego trapowego bitu, to chce po kliknięciu w miniaturkę powiedzmy waszego kanału usłyszeć hardy trapowy beat, a nie coś innego. Także też warto być z tym jakby transparentnym o tym, co, jaki wasz beat jest i nie wymyślać sobie na przykład, że o, teraz na przykład Drake type beat jest modne, w cudzysłowie, to już był modny w WUCHTE czasu temu, teraz już prawdopodobnie nie jest,
ale teraz jest to modne, więc będę każdy mój beat nazywał Drake Type Beat, mimo że to nie jest Drake Type Beat, nie? Tak nie może być. Musicie nazywać swoje bity po to, żeby YouTube rozumiał to w najlepszej okazałości. Musicie je nazywać takimi, jakimi one są. Czyli warto sobie posłuchać bitu, spytać się na przykład znajomka, który może zna lepiej angielski. Yo, mordo, jak według ciebie ten beat? No, według mnie ten beat to jest taki sad, taki smutny. No, trochę jest taki melodyjny, ale jest też łagodny, calm, wiecie o co chodzi, więc warto w tych keywordsach, słowach kluczowych szukać sobie czegoś, dzięki czemu wasz beat może zostać opisany w cudzysłowie. Mam nadzieję, że to ma dla was sens, bo nie jest to takie łatwe. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego, zostawcie je w komentarzach na dole. Ja z czasem postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania odnośnie wątpliwości, które zadacie mi w komentarzach na dole. Także proszę o komentarze, jeżeli coś jest niejasne w tym filmie. Jedziemy dalej. Dobra, więc teraz zaproszę was przed mój ekran, na mój ekran. Będziecie mieli wgląd do mojego ekranu i pokażę wam, o co chodzi i z czym to się je, jak w ogóle się za to zabrać. Więc mamy tutaj tą aplikację, zalogowaliśmy się, wykupiliśmy sobie jakiś tam pakiet, znajdujemy się na naszym kanale i teraz ja mogę sobie tutaj otworzyć TubeBuddy, kliknąć sobie Key Explorer. No i ja już sobie zrobiłem research, żeby nie tracić czasu na to w filmie. I pierwszy mój tag to będzie Old School Type Beat. I teraz wpisuję Old School Type Beat, klikam sobie Explore i widzę, że ten tag jest excellent dla mojego kanału. Prawdopodobnie dlatego, że jest na końcu 2022. Jeżeli bym to usunął, to jest też całkiem dobry tag dla mojego kanału, ale nie tak dobry jak z 2022. No i teraz drugi keyword sobie wziąłem tutaj, Dark Piano Type Beat, i tutaj mamy Dark Piano Type Beat 2022 i też jest to excellent, też elegancko. Mam dużo bitów na swoim kanale, które są właśnie Dark Piano Type Beats, także dzięki temu to też jakby YouTube rozumie, że yo, Baxon Beats, Dark Piano Type Beats są często udostępniane na twoim kanale. Jeżeli będziesz udostępniał je częściej, to prawdopodobnie będzie to dla nas super, bo twój kanał wtedy jest bardziej określony jako Dark Piano Type Beats. Na takiej zasadzie, nie? Jakby mniej więcej tak to działa. Nie działa to tak zero-jedynkowo, bo wrzucam na przykład, jeżeli możecie zobaczyć, wrzucam sobie tutaj beat Heart 808 Type Beat 2021. Ostatnio ten beat wrzuciłem 10 listopada, czyli ponad miesiąc temu i ma już prawie 4000 wyświetleń. To jest bardzo dużo, bardzo dużo. I teraz zrobiłem dobry research po prostu. Wrzucamy sobie tutaj teraz ten key. I widzimy, jest very good. Bardzo dużo osób wyszukuje tego, prawda? Mimo tego, że jakby dużo ludzi udostępnia bity z tym właśnie słowem kluczowym, to bardzo dużo ludzi też jakby szuka tego bitu. I tutaj dodałem jakby drugi tag. Zawsze dodaję w opisie dwa tagi. Ten drugi tag. I tym drugim tagiem jest Aggressive Type Beat 2021. I ten jest excellent. Jest 100% dopasowany do tego bitu, ponieważ bit jest agresywny. Ma mocną 808, czyli ten beat, jeżeli go posłuchacie, on jest agresywny, ma mocną 808 i dlatego też takie tagi wziąłem. I jeżeli macie też ten TubeBuddy, to tutaj po boku będziecie mieli takie cudeńko, które wam wyświetlę na każdym kanale. Jeżeli wejdziecie na kanał innego YouTubera, też będziecie widzieć jego statystyki. To co, ja teraz po znalezieniu tych wszystkich keywordsów w aplikacji TubeBuddy nazwę teraz plik swojego bitu, który mam na komputerze, tymi tagami, które zostały określone, wrzucę go na YouTube i przejdziemy do tego, jak ja opisuję tagi później już na YouTubie, już wrzucając bit, już go przesyłając. Także yo. Dobra, więc jak możecie zobaczyć na ekranie, wrzuciłem już ten bit na YouTube, nadałem mu tytuł, mam swój jakiś taki template, po prostu kopiuję go z bitu na bit i po prostu tylko uzupełniam informacje. Czy tu uzupełnię informacje odnośnie BeatStars, tutaj uzupełnię sobie tytuł, kto był producentem, jeżeli ktoś wchodzi w kolaborację ze mną, to piszę sobie tutaj imię drugiego producenta. Tutaj mam klucz, BPM-y, mam gdzieniegdzie wplecione te keywordsy z mojego tytułu, czyli tutaj mam Dark Piano, mam nadzieję, że enjoy Dark Piano i potem mam też tutaj jeszcze wpleciony ten keyword po to, żeby jeszcze lepiej YouTube wiedział, o co chodzi z tym bitem. No i teraz przechodzimy do zakładki tagi i teraz możecie zobaczyć mój proces tagowania bitu. Czyli najpierw przypisuję sobie wszystkie tagi, które mam w tytule. Teraz biorę różne wariacje tych dwóch tagów. Tutaj sobie wcześniej wyszukałem tagi, które mogłyby też pasować
do tego bitu, więc je wyrzucam. Ok, i mamy tutaj prawie wypełnione te wszystkie tagi i teraz YouTube wie już, o czym ten beat jest. Wie, że to jest mroczny beat z pianinem zrobiony w 2022 roku. Wie, że ma tytuł Rules. Wie, że to jest też dark old school type beat. Wie, że to jest też Wu-Tang boom bap beat. Wie, że to jest old school beat. Wie, że to jest dark piano beat. Wie, że też to należy do jakiegoś rodzaju dark beats. Wie, że to jest Baxon Beats, wie, że to jest Baxon Beats Type Beat, czyli mój beat w moim stylu. Wie, że to jest old school, boom bap, czyli idziemy tak naprawdę od szczegółu do ogółu, nie? Możecie sobie to zamienić, tą kolejność. Ja zazwyczaj robię tak, że na początku daję wszystkie takie tagi mega szczegółowe, które opisują ten beat jak najlepiej, po czym schodzę i zawężam to do tagu na przykład Dark Beat, który jest tagiem, który raczej ten beat się nie wyszuka na tag Dark Beat, ale jest prawdopodobieństwo, że YouTube zrozumie bardziej, o czym jest ten beat. Chodzi o to, żeby po prostu jak najlepiej przekazać informacje o tym, w jakim stylu ten beat zrobiliście, czy w jakim stylu ten wasz film na YouTubie jest, po to, żeby nie było tutaj żadnych nieścisłości. Jak możecie zobaczyć, gołym okiem widzę, że to jest boom-bapowy beat, jest czarno-biała miniaturka z napisem Rules. Jest ziomek, który jest w jakiejś skórze, czapce, coś tam szmąci, jakieś telefony odbiera, biznesy robi. Jest to dark piano type beat 2022, ale jest to też old school type beat 2022, czyli to jest wszystko jasne. Jak klikniesz to, gówno bracie, to będziesz miał boom-bapowy beat z wyciętym refrenem z Wu-Tangów, czyli to też będzie Wu-Tang type beat. Jak tutaj może Wu-Tang boom bap beat, jak tutaj możecie zobaczyć, tutaj też dajmy jeszcze Wu-Tang beat, żeby jeszcze bardziej wpisać to wszystko. Także yo, wiem, że to nie jest zbyt seksowna wiedza i nie jest to nic ciekawego i nic fajnego, ale jeżeli chcecie zarabiać ze swoich bitów i ze swojej twórczości i wrzucać swoje bity na YouTube, to będziecie musieli się tego nauczyć. Z tego materiału mam nadzieję, że wyciągnęliście dużo. Ja dzięki tym technikom, dzięki temu, że poświęciłem dużo czasu na to, żeby się doedukować w tym, jak działa SEO na YouTube, jak działają te tagi, dlaczego te tagi w ogóle, po co je wpisywać itd., itd. Dzięki temu, że poświęciłem temu trochę czasu, to mam na tym kanale teraz 2200 subskrybentów, więc myślę, że warto poświęcić trochę czasu i posiedzieć i pokminić i naprawdę dojść do sedna. Ale też musicie zwrócić uwagę na to, że ten beat był wstawiony 2 lata temu, więc miejcie troszeczkę cierpliwości, troszeczkę więcej niż ja, bo ja mam cierpliwość, ale chciałbym mieć jej jeszcze więcej, bo jestem niecierpliwym typem. Miejcie tej cierpliwości trochę, po to, żeby móc spełnić swoje marzenia po prostu. Jeżeli marzycie o tym, żeby sprzedawać bity na YouTubie, to jak wrzucicie ten bit dzisiaj, jestem w 80-90% pewien, że jeżeli zaczynacie dopiero, to przez najbliższe 5, 6, 7 miesięcy nikt od was bitu nie kupi. A jeżeli kupi, to zajebiście, cieszcie się, ale przygotujcie się na to, że przez 6 miesięcy możecie nie zobaczyć w ogóle nic. I dopiero po jakimś czasie wasz bit wyskoczy na YouTubie i będziecie mogli zarabiać sobie z tego sianko. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak zrobiłem ten bit, który był w tym odcinku, to zapraszam was serdecznie do obejrzenia materiału, w którym z tych narożników pojawi się oczywiście anotacja. Możecie zobaczyć, był to beat, który zrobiłem, zesamplowałem swój stary beat i zrobiłem z tego nowy beat, boom-bapowy. Tamten beat był stary, trapowy, fajne było piano, zmienię to piano. Pokazałem tam też fajną technikę, jak przerabiać sample, także obejrzyjcie ten film, jeżeli macie oczywiście ochotę. Jeżeli nie, to nie, wiem, o co chodzi. Zostawcie lajki, komentarze, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zostawcie subskrypcję, będę wdzięczny. Lecimy z tym do 10 tysięcy subskrypcji teraz, ej, yo. Kończę tą gadkę, trzymajcie się z fartem, do następnego, elo!